Jeszcze kilka dni temu cieszyliśmy się złotą polską jesienią z temperaturami w granicach 20 stopni. Pogoda jednak radykalnie zmieniła front, zrobiło się znacznie zimniej, a w górach pojawił się pierwszy śnieg. Czy pojawi się także w najbliższym czasie u nas? Fatima Orlińska. Już w najbliższą sobotę możemy spodziewać się pierwszych w naszym regionie w tym sezonie opadów śniegu. I choć do zimy z prawdziwego zdarzenia i zasp po kolana jeszcze daleko, to w cieplejsze niż dotąd kurtki warto się zaopatrzyć. Już dziś temperatura o poranku znacząco spadła, miejscami nawet do zera. Najbliższe dni, środa w każdym razie, będzie bardzo słoneczna, ale rano pojawią się miejscami przymrozki, zwłaszcza na obszarach, gdzie będzie dużo rozpogodzeń w takich obniżeniach terenu, z dala od tej gęstej miejskiej zabudowy. Tam na pewno będzie temperatura poniżej zera. Od niedzieli mamy spływ powietrza arktycznego, dokładnie z okolic bieguna północnego. Tak się ustawiły niżej i wyżej nad Europą, że do Polski spłynęło to zimne powietrze, czego skutkiem są spadki temperatury nad ranem nawet do około zera, minus jednego stopnia, także mamy już pierwsze jesienne przymrozki, no i kierowcy muszą drapać szyby w samochodach. Powinni też zacząć myśleć o wymianie opon, ponieważ na drogach zrobi się ślisko. Jak mówią specjaliści, przełom października i listopada, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a opona letnia traci swoje właściwości, jest najlepszym momentem na wizytę u wulkanizatora. Warto zwrócić jednak uwagę na to, co przy wyborze opon wpływa na bezpieczną jazdę samochodem w trudnych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy, że opona jest to jedyny element styczny z drogą. Moim zdaniem wybór opon używanych jest to proszenie się o problem. Nie wiemy nigdy, w jaki sposób wcześniej ta opona była użytkowana. Lepiej kupić oponę niższej klasy, lecz nową, gdzie mamy pełną gwarancję producenta. Nie była ona nigdy użytkowana. Nie była użytkowana na pojeździe ze źle ustawioną geometrią, ponieważ wiele osób zapomina, że geometria jest to czynność okresowa, którą należy okresowo sprawdzać, aby właśnie poruszać się po drogach bezpiecznie. Pierwsze opady śniegu prognozuje IMGW, jednak uspokaja przy tym, że śnieg, który może spaść w najbliższą sobotę, nie utrzyma się długo. Warto obserwować prognozy, bo mogą pojawić się ostrzeżenia. Oprócz tych opadów to będzie wiatr silniejszy, więc sobota i opadowo, i wiatrowo. Tutaj właśnie możliwe, że będą jakieś ostrzeżenia właśnie również na wiatr. W sobotę zwłaszcza w wyższych partiach, trochę podgórskich i w górach, ale niżej też może wiatr do około 65 km na godzinę w ciągu dnia. O pierwszym śniegu w Beskidach słyszeliśmy już tydzień temu, jednak zapewne zima, jak każdego roku, zaskoczy kierowców.